Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w kolejnym filmie, miło mi, że tutaj jesteście. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, który już wcześniej zapowiadałam, czyli Clean With Me, posprzątaj ze mną i będziemy ogarniać to, co widzicie za mną, czyli ten wszechobecny chaos. Tak naprawdę będziemy sprzątać cały dom, czyli nie tylko kuchnię, ale również jadalnię, salon, sypianie, łazienkę, garderobę, biuro. Dosłownie wszystko i będzie to już ostatni etap moich wiosennych porządków. Mamy dzisiaj sobotę, więc dzień idealny, jeśli chodzi o sprzątanie. Jutro niedziela, ja już zarządzam dzień lenia, będę odpoczywać, ale najpierw praca, potem płaca, więc będziemy sprzątać. Wczoraj pytałam Was w ankiecie, czy będziecie robić takie wiosenne porządki, wiosenne sprzątanie, czy planujecie coś takiego u siebie w domach i większość z Was dała mi znać, że tak, planujecie, a jak zapytałam, czy już macie to za sobą, to również większość z Was powiedziała, że jeszcze nie, więc mam nadzieję, że ten film będzie dla Was taką małą motywacją, aby w końcu to zrobić, mieć to za sobą, mieć wysprzątany i ogarnięty. Ja zawsze powtarzam, że wysprzątany dom to wysprzątana głowa i żyje się o wiele przyjemniej i lepiej, więc zachęcam. Jak widzicie, ja już na sobie mam strój sportowy, a to dlatego, że po sprzątaniu mam zamiar zrobić trening, więc od razu będzie mi łatwiej też sprzątać, będzie szybciej, wygodniej i no, polecam takie rozwiązanie, jest o wiele lepiej i też będziecie zmotywowani do tego, aby ten trening później wykonać, bo jednak po takim całodomowym sprzątaniu jest ciężko zmotywować się do tego, żeby zrobić coś jeszcze, a tak będzie Wam o wiele, wiele łatwiej. No, także, jeszcze chciałam podziękować za bardzo fajny odbiór ostatniego filmu z serii Wiosenne Porządki, gdzie sprzątaliśmy wszystkie szafki w kuchni, gdzie sprzątaliśmy całą szafę oraz łazienkę. Naprawdę przyjemnie mi się czytało te komentarze i te kciuki w górę. Jak widzicie, mnie zmotywowały do tego, aby nagrać kolejny odcinek, więc jeśli Wam się podoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, będzie mi mega, mega miło. A ja teraz lecę, nie przedłużam, już Wam pokazuję, jak to wygląda wszystko przed. Nie ma się czym chwalić, ale Wam pokażę, bo ten efekt przed i po myślę, że będzie całkiem niezły. Więc sprzątanie, edycja wiosenna, zapraszam. Witajcie w moich skromnych progach. Jak już możecie tutaj dostrzec od samego początku, dzieje się coś niedobrego w tym kącie. I macie rację, tych rzeczy nie powinno tutaj być. Około 2 tygodnie temu przesadzałam roślinki i jeszcze nie miałam czasu na to, aby schować te rzeczy. I tutaj już od początku moja mała rada dla Was ode mnie. Brzmi ona tak, aby każda rzecz w Waszym domu miała swoje miejsce, bo jeśli tak nie będzie, to tak wygląda właśnie przestrzeń w domu i dzięki temu, że wiecie, gdzie macie coś odłożyć, to jest o wiele łatwiej zachować ten porządek i wszystko jest takie przejrzyste, ogarnięte. Tak samo ja nigdy nie zostawiam ubrań na krześle, nie robię takiego składowiska, tylko składam je w kostkę, odkładam do szafy, bądź jeśli chodziłam w czymś, to wrzucam do kosza na pranie. U mnie nie ma czegoś takiego, że te rzeczy są jeszcze do ubrania. Marcinowi się zdarza, mi niekoniecznie, ale pracujemy nad tym. Dalej nie jest tak źle, jeśli spojrzymy w lewo, ale jak już widzimy kanapę, to wiadomo, że coś się zadziało. No wczoraj już nie miałam siły, aby ją ogarnąć i to jest wyjątek od reguły, bo kolejna moja złota rada, klucz do sukcesu, taki mój osobisty, jest taki, że wieczorem przed pójściem spać staram się ogarnąć tę przestrzeń, którą tutaj widzicie, czyli kanapa wygląda o wiele ładniej niż w tym momencie, poduszki leżą w jakimś ładzie. Na stole też nigdy nic nie ma, zmywarka jest załadowana, nie ma brudnych naczyń, bo o wiele lepiej mi się wstaje rano, kiedy wiem, że idę do kuchni, w której jest czysto i w której mogę od razu zacząć gotować śniadanie, czy robić śniadanie. Tutaj kolejne rzeczy roślinkowe, muszę to poogarniać, jakoś sobie zorganizować w chybździku. Mamy kosz na pranie i na podłodze zgrzewka wody, no bo gdzie ona by mogła znaleźć swoje miejsce? Przecież tutaj powinna stać, no niekoniecznie.
kartony, niektóre są do wyrzucenia, muszę się ich pozbyć. Tutaj mamy skrzydło kwiaty na kredensie i przepięknie one wyglądają, ale to nie jest ich docelowe miejsce, one mieszkają na górze, chociaż muszę Wam powiedzieć, że przez to, jak one ładnie się prezentują na tym kredensie, mam ochotę zrobić jakąś może aranżację z kalatei w tym miejscu. Dajcie znać, co myślicie. Wydaje mi się, żeby przepięknie to wyglądało. Idziemy dalej. Jadalnia i na stole dzieje się. Na zakupach byliśmy jakieś 2-3 dni temu. A tutaj proszę, jeszcze niektóre rzeczy nie są pochowane. Wczoraj było kotowane z Anią Starmach. Tak w ogóle, no bo książka tutaj leży. No bo jak ona by mogła być w biblioteczce? Sama przecież się tam nie odłoży. Kosz na pranie i mamy mop, czyli bardzo dobry znak. Powiem Wam, że wyspa nie wygląda najgorzej. Trzeba troszeczkę ogarnąć. Muszę wyjąć wszystkie naczynia ze zmywarki i po śniadaniu odłożyłam wszystko do zlewu. Czego nie powinnam robić, bo zazwyczaj od razu ładuję do zmywarki, ale jej jeszcze nie wyładowałam, więc podwójna robota, bo muszę je najpierw je włożyłam do zlewu, a teraz ze zlewu będę przykładać do zmywarki. Tak to wygląda w tym momencie. Liczę na jakiś efekt wow za kilka godzin. Zobaczymy. Nie przedłużam, zabieram się do działania. Hejka, tutaj Magda z przyszłości. Będę dzisiaj Waszym wszechobecnym i wszechwiedzącym narratorem, troszkę jak u Mickiewicza w Panu Tadeuszu, ale chcę Wam może dopowiedzieć to, czego Magda z przeszłości nie powiedziała. Otóż sprzątanie rozpoczynam od takiego ogółu, czyli idziemy od ogółu do szczegółu i na początku, jak to u mnie bywa, zmieniam pościel. Otwieram również okna, aby w czasie, kiedy będę sprzątać dół, cała góra się przewietrzyła i było rześko i przyjemnie. Prześcieradła wrzucam do pralki i w tym czasie mogę zająć się rozładowywaniem zmywarki. Pora pochować wszystkie rzeczy i znaleźć im nowy dom. Wyrzuciłam wszystkie śmieci i pudła, więc pora wyjąć chemię, ale przed tym pora na kawę. I teraz mówiąc do Was te słowa, również popijam kawę, więc każdemu polecam spauzować ten film, zrobić sobie kubek kawy i włączyć go ponownie. Zabieram się za sprzątanie tego aneksu kuchennego. Wszystkie kartony, doniczki zniknęły. Pochowałam je, więc teraz zabieramy się stricte za sprzątanie. Tutaj już uszykowałam sobie całą chemię, jaką używam podczas sprzątania i ja korzystam m.in. z produktów od marki Method. Są naprawdę świetne. Mam tutaj antybakteryjny płyn i nim pryskam wszystkie powierzchnie, zwłaszcza fronty mebli kuchennych. Tutaj mam też płyn taki codzienny do stosowania w kuchni. Plecz do ścierania kurzy. Też mam płyn do mycia szyb, ale powiem Wam, że od kiedy mam te fioletowe ściereczki z Wiledy, rzadko po niego sięgam. Tutaj jest Zoflora, którą mam zamiar zdezynfekować zlew i umywalkę na górze w łazience. Tutaj jest taki płyn, on jest świetny, zwłaszcza jak macie na przykład skórzane czy ekoskórzane sofy, kanapy, bo nie dość, że czyści te kanapy, to jeszcze one przepięknie się błyszczą. Ja akurat mam tylko boki kanapy z takiej ekoskórki, więc tym sobie to przetrę. Tutaj jest jeszcze płyn do czyszczenia płyty indukcyjnej, do czyszczenia kuchenki i powiem Wam, że ten płyn naprawdę świetnie się u mnie ostatnio sprawdził i udało mi się wyczyścić o wiele lepiej tą indukcję, ale dzisiaj jeszcze raz to zrobię i mam nadzieję, że wszystko już zejdzie. Tutaj jeszcze jeden płyn, przy pomocy którego ta płyta jeszcze ładniej się błyszczy, no i płyn do mycia naczyń muszę uzupełnić. Tak to wygląda, mam jeszcze ściereczki, jest tego sporo. No to jeszcze łyk kawy na zachętę i zaczynamy!
Zabieram się za czyszczenie suszarki na naczynie i możecie zobaczyć, jak ona wygląda. Aż wstyd wam ją pokazywać, ale taka jest prawda, taka jest rzeczywistość, nikogo nie będę oszukiwać. Nie czyściliśmy jej przez ostatnie 2 tygodnie. Staramy się ją myć tak co tydzień i wtedy jest o wiele lepiej, ale z racji tego, że no miałam w głowie te wiosenne porządki i chciałam wam nagrać ten film, no to pomyślałam, zróbmy to tak hardkorowo i zobaczcie, no niestety, no jest bardzo brudna. Ogólnie to ona jest do wymiany, bo Marcin mi ją tutaj zniszczył, możecie zobaczyć, tego się nie da wyczyścić. Szkoda, czekam aż otworzą TK Maxa i mam nadzieję, że znajdę coś podobnego, bo ona jest ogólnie przepiękna, bardzo mi się podoba. Coś podobnego albo i identycznego, byłabym mega zadowolona, bo naprawdę mi tutaj przepięknie pasowała. A niestety będziemy musieli się pożegnać. I jak usunąć ten kamień? Kiedyś też miałam z tym problem, pamiętam nagrywałam Clean With Me i jedna z was doradziła mi, aby zalać tę tackę octem spirytusowym, proszę, takim octem i zostawić ją na 30 minut, potem umyć, troszeczkę można poszorować gąbką, ale to schodzi błyskawicznie i można się cieszyć prawie jakby nową suszarką. Bardzo wam polecam ten patent, sprawdza się u mnie i teraz z racji tego, że mam tyle fajnych widzów, to chciałam was zapytać, jak zdjąć taką etykietkę, naklejkę ze słoiczka, żeby nie było żadnych plam, żeby nic tutaj nie zostało. Dajcie mi znać, bo chciałabym to wyczyścić i wykorzystać, a wiem, że ktoś z was na pewno będzie wiedział. Więc tak, suszarka prezentuje się przed i za chwilę pokażę wam. Za chwilę, za jakieś 40 minut pokażę wam, jak będzie wyglądać po. Podczas sprzątania nie zapominam o porządnym wyczyszczeniu maszyny do kawy oraz dosypania kawy do zbiornika. Jeśli chodzi o czyszczenie frontów w kuchni, to ja robię to 2 razy. Przy pierwszym razie używam sprayu dezynfekującego, czyli wszystko odkażam. To jest antybakteryjny spray z Method, a później używam ściereczki z Viledy, tej, o której wam opowiadam non-stop. I myję tylko je zwykłą wodą razem z tą ściereczką, żeby nie było żadnych zacieków. Na płytę indukcyjną wylewam płyn czyszczący i zostawiam go na kilkanaście minut. A w międzyczasie czyszczę szarą półkę, która stoi tuż obok wyspy. Czas minął, więc gąbką przecieram całą płytę i potem do sucha ją wycieram. Raz na jakiś czas czyszczę wszystkie magnesy i układam je w nowym porządku od nowa. O wiele lepiej. Spójrzcie, suszarka lśni, wygląda przepięknie, a teraz zajmę się kamieniem, który osadził się tutaj w czajniku i najlepszy sposób na to jest taki, aby wsypać kwasek cytrynowy do środka i zagotować wodę. Minutkę później wygląda to w ten sposób. Koniecznie napiszcie do mnie, czy znałyście ten sposób na pozbycie się kamienia i jakie są wasze takie złote rady odnośnie sprzątania. Może również się zainspiruję i znajdę coś nowego, co ulepszy cały ten proces. Będę bardzo, bardzo wdzięczna i pewnie nie tylko ja.
przy sprzątaniu nie zapominajmy o dokładnym wyczyszczeniu kosza bądź koszy na śmieci, bo one są siedliskiem bakterii, więc ja używam do tego ściereczek antybakteryjnych i przecieram wszystko bardzo, bardzo dokładnie. Nie zapomniałam o lampach i o kapie, ale tego akurat nie nagrałam, bo nie chciałam się kompromitować. Naprawdę ciężko jest to wyczyścić z podłogi. Niemniej jednak się udało, więc czyszczę wyspę i kończę tym samym sprzątanie kuchni zamieceniem podłogi. Ostatnio kredens bardzo dokładnie wysprzątałam, więc dzisiaj tylko przecieram go z kurzy. Jeśli chodzi o te welurowe krzesła, to miałam ostatnio ogromną zagwozdkę, jak je dokładnie wyczyścić. I z pomocą przyszedł mi spray, który używaliśmy podczas dokładnego czyszczenia naszej kanapy. Ja go Wam pokażę w którymś kolejnym vlogu, bo akurat dzisiaj zapomniałam, ale polecam Wam go bardzo, bardzo serdecznie. Wyczyściliśmy nim wszystkie welurowe krzesła i nawet te hokery, które stoją tuż przy kuchence, są perfekcyjnie doczyszczone. A teraz, jak widzicie, przecieram je tylko suchą ściereczką ze wszystkich okruszków. Tylko tyle. I nie zapominam o nóżkach. Drodzy Państwo, najgorsze za nami. Mówię Wam to ja, Wasz wszechwiedzący narrator. Teraz przejdziemy do salonu, a tutaj już naprawdę pójdzie z górki, bo ja sprzątanie rozpoczynam od pomieszczenia, na które schodzi mi najwięcej czasu i na które potrzebuję najwięcej energii, i u mnie tym pomieszczeniem jest właśnie kuchnia i jadalnia, a potem już jest z górki. Więc teraz co robię w salonie? Wszystko odkurzam, po prostu. Zapraszam! Na dole schnie podłoga, więc ja zabieram się za sprzątanie góry, ale pomyślałam, że pokażę Wam, jak te pomieszczenia wyglądają przed moimi porządkami. Tutaj mamy sypialnię. Jest troszkę do zrobienia, ale myślę, że nie jest najgorzej. Tak wygląda biuro. No tutaj będzie się działo. Nawet mam jeszcze karton nierozpakowany z kosmetykami, muszę te rzeczy pochować, wyrzucić kartony, wyrzucić niepotrzebne rzeczy. I przejdźmy do garderoby. No tutaj zawsze się sporo dzieje, też mamy jeszcze skrzydło kwiata. Damy radę, wierzę w nas, wierzę w siebie. I już ostatnie pomieszczenie to jest łazienka. No łazienka nie wygląda źle, ale zawsze najwięcej czasu spędzam, żeby wszystko ładnie wyszorować. Hej, to ja. Nie lubię sprzątać w soboty, naprawdę. Ja wolę sprzątać w tygodniu i zostawiać sobie weekendy tylko i wyłącznie dla siebie. Dzisiaj jest wyjątek z racji, że nagrywam dla Was ten materiał, więc pamiętajcie, kciuk w górę dla mnie. Jest tego sporo, ale zabieram się do działania. Będzie dobrze. Dam radę. Mam nadzieję, że tęskniliście za głosem za kulis. I proszę bardzo, zaczynam od sypialni. Mam tutaj wałek, który praktycznie używa się do czyszczenia ubrań, ale ja używam go również do czyszczenia tego zagłówka, który jest ze specyficznego materiału i raz na tydzień staram się go bardzo dokładnie odkurzyć.
Potem zmieniam pościel i ta kwiatki jest moją ulubioną i najbardziej wiosenną. I na koniec wyczesuję zagłówek, żeby wyglądał przepięknie. Przechodzimy do biura, w którym nie robię niczego szczególnego, oprócz tego, że wycieram wszystkie kurze i odkurzam wykładzinę. Musicie sami przyznać, że te magnetyczne sznurki do firanek prezentują się fantastycznie i całkowicie zmieniają wygląd okna. Przed garderobą sprzątam łazienkę, a to dlatego, że gdy umyję podłogę w łazience, ona musi chwilę przesnąć, więc wszystkie rzeczy z podłogi są na korytarzu. Ja w tym czasie czyszczę garderobę, żeby bezmyślnie nie czekać na to, aż podłoga wyschnie i będę mogła wysprzątać korytarz. Do porządnego wyszorowania wanny, płytek oraz umywalki używam gąbki oraz płynu do czyszczenia łazienek. I gąbkę polecam Wam bardzo serdecznie, idealnie się nią wszystko myje, a również ta cała armatura pięknie błyszczy. Na koniec została wcześniej wspomniana przeze mnie garderoba i tutaj wycieram kurze, myję lustra oraz odkurzam podłogę. Podłoga na dole jest sucha, więc odkładam wszystkie rzeczy na swoje miejsce. Voilà! Tegoroczne wiosenne porządki uważam za zakończone. Jestem bardzo zadowolona z efektu. Jeśli czujecie niedosyt po tym filmie, odsyłam Was do innych odcinków z tej serii. Całą playlistę znajdziecie na dole. Koniecznie dajcie znać, czy ta forma filmu, mowa tu o dodatku w postaci narratora, Wam się podobała. Oczywiście kciuki w górę będą mile widziane, bo nie ukrywam, troszkę się napracowałam przy tym filmie. Jednak mam nadzieję, że Wam się spodobał, a może i zmotywował do zrobienia takich wiosennych porządków u siebie w domu. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Fajnie, że tutaj dzisiaj byliście i już teraz zapraszam Was na kolejny film w poniedziałek. Miłego dnia, na razie, pa!